Ewangelia według Jana, rozdział 3. Był człowiek spośród faryzeuszy o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł w nocy do Jezusa i powiedział mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, chyba że Bóg jest z nim. Jezus odpowiedział mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jak może człowiek narodzić się, będąc starym? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co narodziło się z ciała, jest ciałem, a co narodziło się z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Nikodem odpowiedział mu: Jak się to może stać? Jezus odpowiedział mu: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy wam powiedziałem o ziemskich rzeczach, jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebiańskich? Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto mu wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto mu wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był zbawiony przez Niego. Kto uwierzy Mu, nie będzie sądzony, ale kto nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światło przyszło na świat, a ludzie bardziej umiłowali mrok niż światło, bo ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, aby nie zostały zganione jego czyny. Kto natomiast czyni prawdę, przychodzi do światła, aby zostały ujawnione jego czyny, że uczynione są w Bogu. Potem przyszedł Jezus i jego uczniowie do Judei. Tam przebywał z nimi i chrzcił. Chrzcił też Jan w Enon, blisko Salim, bo było tam wiele wody. Ludzie przychodzili i byli chrzczeni, bo Jan jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Powstał wtedy spór między uczniami Jana a Żydami na temat oczyszczenia. Przyszli do Jana i powiedzieli mu: Rabbi, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, ten oto chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiedział: Nie może człowiek nic wziąć, jeśli nie jest mu to dane z nieba. Wy sami jesteście moimi świadkami, że powiedziałem: Nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i go słucha, raduje się niezmiernie z głosu oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi rosnąć, a ja się zmniejszać. Kto z góry przychodzi, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Kto z nieba przychodzi, jest ponad wszystkimi.
a co widział i słyszał, o tym świadczy, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, ten tym samym przypieczętował, że Bóg jest prawdomówny, bo ten, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy Synowi, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim.